Na początku czerwca ma dojść do rozmów protestujących rolników z wojewodą śląskim. Rolnicy chcą zwołania regionalnego szczytu, podczas którego mają zostać omówione kwestie m.in. Zielonego Ładu oraz kosztów produkcji. Protestujący twierdzą, że złożyli pismo w tej sprawie już w marcu, a do dziś nie dostali odpowiedzi. Dlatego wczoraj złożyli wojewodzie niezapowiadaną wizytę. Magda Sincewicz. Gdy kilkadziesiąt osób pojawiło się w urzędzie, wojewody w nim nie było. Był w terenie. Po kilku jednak godzinach wrócił. Wtedy rozpoczęły się rozmowy. Te wstępne, bo na te konkretne przyjdzie jeszcze pora. Podczas tego spotkania ustalono wstępnie, że faktycznie możliwe jest zorganizowanie pewnego rodzaju spotkania Rady do Spraw Rolnictwa i ustalono wstępnie, że prawdopodobnie będzie to termin po 30 maja. Obie strony na to przystały i zgodziły się na takie rozwiązanie. Jak twierdzą protestujący, zasługują, jak ich koledzy w innych województwach, na organizację szczytu rolników na Śląsku. W naszym regionie nie było takiego od 17 lat. Pan wojewoda był bardzo zdziwiony, bo powiedział nam, że przecież nasze problemy zostały rozwiązane. Myśmy zadali pytanie, jakie problemy zostały rozwiązane. No, Zielony Ład został wycofany, rekompensaty do zboża macie i tak dalej. Jak myśmy nasze argumenty zaczęli przedstawiać, że tak naprawdę nie ma nic załatwione, no to pan wojewoda naprawdę zdziwił się. No i powiedział, że jeśli jest taka potrzeba, to on jest w stanie zorganizować, tylko że nie to szczyt rolniczy, a Rady do Spraw Rolniczych, takie posiedzenia w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Pierwsze z nich ma się odbyć na początku czerwca. Jeśli do niego nie dojdzie, rolnicy zapowiadają, że ponownie odwiedzą urząd, tym razem liczniejszą grupą. Wśród ich postulatów są m.in. stop dla polityki Zielonego Ładu, czy niekontrolowanego importu produktów i artykułów rolnych spoza Unii Europejskiej oraz sprzeciw wobec ograniczania hodowli zwierząt.